wygląda to źle, ale nie wygląda to też dobrze. Jak kupowaliśmy LTK, to on był odpicowany, bo on przyjechał prosto od lakiernika, tam były zamaskowane wszystkie po prostu niedoskonałości, a ten samochód jest niezamaskowany, tylko te wszystkie niedoskonałości są widoczne gołym okiem. Jak na przykład tutaj odprysk z tej strony i z drugiej strony jest to samo. No w niektórych miejscach to jest akurat wszystko fajnie, no ale tutaj na przykład jest też przetarte. Nie jest tak źle jak w LTK-u, bo na przykład w LTK-u takie rzeczy jakby były, no to wszystko byłoby skorodowane, więc tutaj jest po prostu inna blacha zastosowana. Oczywiście te punkty takie pojedyncze, gdzie jakieś tam przetarcia, to pomalujemy. Tu na przykład jest widoczne, nie? Tutaj widzicie, jest takie po prostu otarte, no i odprysk farby. Nie ma tam jakoś specjalnie rdzy, ale trzeba to pomalować. Więc chyba nie założymy w ogóle tych plastików. Wyczyścimy te plastiki i zostawimy je gdzieś bokiem, luzem. I jak pojedzie auto do lakiernika, to mu po prostu powiem, żeby jeszcze tam psiknął. I wtedy po prostu będzie jedną farbą, jednolitą, porządnie zrobione, a nie tak jakbym ja to robił jakimś, wiecie, tylko koralem. No. Więc odhaczone po prostu zadanie, moje zadanie, czyli zdjęcie tych plastików i umycie tutaj jest odhaczone, więc mogę teraz się zająć inną robotą. Zaczynam usuwanie od tylnych drzwi tych, ponieważ one i tak będą malowane, więc nawet jeżeli coś bym zepsuł, to nic się nie stanie. Naklejka odeszła bardzo łatwo, bez żadnego problemu, bez nakładu siły. Natomiast cały klej z tej naklejki jest nadal na karoserii. Patrzcie, tutaj jest po prostu cała ta gdynia odklejona. Benzynka ekstrakcyjna. Czyściwo, stara pościel. Podobno bardzo dobrze się spisują pieluchy tetrowe, jeżeli chodzi o usuwanie takich rzeczy. No więc tak, nie jest to ani trudne, ani proste, po prostu jest to nudne i trzeba to po prostu trzeć i trzeć, ale schodzi i to idealnie zeszło i od razu wam powiem, że odnośnie tego gumowego krążka, którego ostatnio kupiliśmy, to jest jakiś niewypał, bo dużo osób, kto się zajmuje profesjonalnym zajmowaniem naklejek, napisali nam, żeby to używać w ostateczności, poza tym to pozostawia ślad. Więc na razie nie widzę jeszcze potrzeby, ponieważ to schodzi bez problemu tą szmatką, ale gdyby był jakiś problem, no to wtedy go przetestuję, ale... Tak jak mówię, bardzo ostrożnie. Tutaj kiepsko schodzi ten klej, więc przetestuję to. Ten krążek. Założę go na wiertarkę, na wiertarkę. No i lecimy, zobaczmy. Będziecie na żywo świadkami tego, co tu się dzieje. Zajebiście to czyści. Gnówka. Czy nie zdziela lakieru? Nie zdziela lakieru. Niestety, ale to zostawiło kolor. Nie wiem, czy to widzicie na kamerze, jak to zbliżę, ale ja widzę, że po prostu tutaj jest takie żółte paski są. Kleju nie ma, klej fajnie usunęło, ale niestety tu się to nie sprawdzi, bo na białym tle po prostu zostawia żółty kolor guma. Ale tak jak mówię, te drzwi całej będą malowane i tak, więc ten żółty kolor i tak zniknie.
meldujesz, że naklejki zostały zdjęte. Trwało to oczywiście jak zwykle więcej niż przewidywałem. Trzeba było po prostu mocno tam się z tym klejem użerać. Nie jest idealnie. Tu na przykład są całe takie ślady po Ducato, ale to chyba trzeba będzie wypolerować. To nie jest klej, tylko jakiś brud. Uprzedzając wasze pytania o Ferrari, Ferrari zostaje na chwilę tak naprawdę, bo Ferrari zdejmie lakiernik, bo będzie zmywał całą tą maskę, bo ma mnóstwo takich kropek, jest mnóstwo po prostu takich odprysków, bo ten samochód dosyć szybko jeździ i po prostu te odpryski trzeba będzie całą maskę pomalować, no i przy okazji pożegnać czarnego konia. Dobra, to kończę z tym i biorę się za kolejną robotę, a będę teraz robił ocieplenie podłogi wewnątrz, przynajmniej przygotowywał ocieplenie podłogi wewnątrz, ponieważ za kilka dni w tamtym miejscu pojawi się ławeczka, która będzie przymocowana na stole i to będzie miejsce dla dwóch osób siedzące, miejsca dla dwóch osób z kotwiczeniem pasów i w ogóle ze wszystkim. Także muszę po prostu zdjąć podłogę teraz i przygotować to wszystko pod to i przy okazji sobie już zacznę ocieplenie robić z płyty PIR. Co widzicie za mną, to co położyłem na podłodze, to są płyty PIR, czyli to są płyty z piany zamknięto-komórkowej o szerokości 3 cm, dodatkowo wzmocnione z dwóch stron aluminium, nie jakąś bardzo grubą warstwą tego aluminium, ale jakieś tam aluminium jest i podobno to jest w tym momencie najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o podłogę i ocieplenie kampera, więc spółkarz zmienił zdanie i zamiast tyroduru tam wkładać, to kupiłem takie płyty, zamówiłem je na Allegro i każda płyta kosztuje 29 zł. Do Ducato obliczyłem, że 10 płyt wystarczy, żeby pokryć całą podłogę, więc 10 płyt 29 zł, 290 zł. Następnie zrobię taki szczelarz, na którym położę podłogę później, tak żeby po prostu podłoga nie zgniotła tych płyt, więc musi to być taki drewniana konstrukcja, taki szczelarz. Tak to wygląda na tą chwilę. Zrobiłem taki właśnie szkielet, żeby ta podłoga się nie zapadła. No i całkiem sprytnie to poszło. Tutaj jeszcze nie robię, tego nie kończę, ponieważ tu będą te siedzenia, więc dopiero jak już wszystko będzie przygotowane, zamontowane, to wtedy będę docinał. Natomiast tam już wiem, że bagażnik będzie wyglądał dokładnie tak, jak jest teraz. Wydaje mi się, że jest dobrze. Tu jeszcze tylko dam jedno wzmocnienie i dotknę tam kawałeczki tam do rogów. A to na samym końcu z resztek, to co mi zostanie przy szoferce, to po prostu resztki tutaj wykorzystam. Także teraz tylko to sobie opiszę, żeby po montażu siedzeń od razu pyk to przykleić i położyć. Jeszcze takie małe sprostowanie, bo powiedziałem wam, że tutaj jest aluminium, to jest papier, to nie ma tutaj żadnego aluminium, to jest po prostu jakiś taki aluminiowy taki papier. Ale no w porównaniu z tą bitmatą, no to po prostu to jest jakaś, no papier, no nie można tego nazwać aluminium. Cześć, witam was serdecznie. Idę w końcu do vana, idę robić plastyki. Robić to znaczy odnawiać plastyki. Ostatnio we vlogu widzieliście, jak je przygotowywałam, czyli je umyłam. Mam dwie metody, które znalazłam w internecie i jedna metoda jest taka, że będę robić to specjalnym płynem, o którym wam wspominałam, który polecił nam nasz widz. A druga metoda to opalarka. I troszeczkę na początku myślałam, że się boję opalarki, ale oglądałam kilka tutoriali na YouTubie i okazało się, że to nie jest nic trudnego, także porównam, która metoda jest lepsza, wydajniejsza, ładniejsza, która da lepszy efekt, zobaczymy. No i potem pewnie zrobię nią wszystkie plastiki. Także zaczynamy. Dobra, jestem gotowa do zrobienia testu. Mam tutaj ze sobą taki jeden zniszczony bardzo mocno plastik, który jest nawet tutaj, zobaczcie, tak lekko przypalony. Zacznę od odtłuszczenia tego plastiku.
Płynek, który nazywa się IPA. I potem nałożę polytrol. To polecał nam nasz widz i jego zadaniem tego płynu jest przywracanie koloru. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zostawię go na 20 minut, a w tym momencie na drugiej stronie użyję opalarki. No i po jakimś pół godziny sprawdzimy, co wygląda lepiej, czy jest jakaś różnica. No i tak to wygląda. Tutaj jest ten płyn, polytrol, opalarka, a tu zaraz po tym, jak włączam kamerę, jeszcze na opalarce nałożyłam ten płyn. Sprawdziłam oczywiście wcześniej, czy jest już i zimny. No i co? No najlepszy efekt jest jednak ten podwójny. Tutaj jest fajnie głęboki kolor jeszcze nabłyszczony. Opalarka jest spoko, ale pewnie widzicie trochę, zrobiłam to nierówno, zrobiłam to trochę za szybko, trzeba iść tą opalareczką tak bardzo równo i bardzo powoli. Ja troszeczkę się pospieszyłam i tutaj widać, no po prostu widać ślady, gdzie przypaliło mocniej, gdzie nie, przypaliło w cudzysłowie. No płyn dał też fajny efekt i teraz nie wiem, zastanawiam się, czy zrobić tylko tym płynem, czy może przelecieć opalarką i potem jeszcze płynem. Co ty, Łukasz, myślisz? Opalarka i płyn? Mhm. No to dobra. To decyzja podjęta. Lecimy. Wtedy mi pomógł nakładać ten płyn, także poszło bardzo sprawnie. 20 minut już minęło i teraz rozpoczynamy polerowanie. Łukasz przed chwilą był w sklepie i kupił taką fajną nakładkę na wkrętarkę i polerujemy. Także zobaczcie. Plastiki są już gotowe, wyglądają super, o niebo lepiej niż wyglądały, wiadomo nie jest idealnie, są jeszcze takie pewne niuanse, które pokazują, że no nie są to nowe plastiki, ale i tak jest super, bo wyrównał się kolor, wszystkie wyglądają jakby były z tej samej firmy, jakby były z tego samego modelu, a przedtem były takie bardzo duże nierówności, także jestem zadowolona, teraz je zostawiamy na mniej więcej 24 godziny, żeby to wszystko sobie wyschło, no i potem założymy je z powrotem. Czekaliśmy na dostawę, po prostu kilka tygodni przyszło później niż
niż oczekiwanie, no bo fabryki z powodu COVID-a nie pracują na pełnych obrotach. No i a chłopaki, u których będziemy to montować, zamówili już dawno temu tą ławkę u nas, dla nas, ale niestety no czekaliśmy. Także dzisiaj się wydarzy ten piękny, cudowny dzień. Montaż ławki dla pasażera. A jesteśmy w ogóle w Raszynie pod Warszawą u chłopaków z firmy Vanado i chłopaki budują kampery. I oni mają też pozwolenie na to, żeby, mają pozwolenie i możliwości, żeby zamontować ławkę do właśnie naszego kamperka. Podczas gdy w środku w garażu trwa montaż naszych foteli, my postanowiliśmy iść na przeszpiegi i zobaczyć, jak wyglądają inne kampery, które oni tutaj mają. Jak będzie bardzo podobnie wyglądał nasz. O, u nas nie będzie takiego koloru, będzie inny. Ojej, jak ładnie. Patrz, ile tu jest miejsca. No. Tutaj szafka. U nas chyba jeszcze poleci też tutaj szafka. Mhm. Się wydaje. Moi drodzy, teraz wam powiem, dlaczego ja nie montuję tych foteli u siebie, a przyjechaliśmy aż pod Warszawę, żeby tutaj Tomek i jego ekipa nam zamontowała ten fotel. Czy można samemu zamontować dwa fotele z tyłu w kamperze i nimi podróżować podczas jazdy? Teoretycznie można, ale byłoby to bardzo, bardzo drogie, bo trzeba wtedy samemu wykupić homologację i wszystkie uprawnienia do tego. Więc po prostu są firmy, które w Polsce, które się w tym specjalizują, między innymi nasza. I po prostu mamy homologację, mamy uprawnienia na to, żeby zwiększać ilość miejsc w samochodach. I tak, wtedy możemy demontować kolejne fotele i przerejestrować samochód na większą ilość miejsc. Czyli wy załatwiacie też papiery? Tak, my wystawiamy dokumentację, która potem musi być jeszcze zatwierdzona przez jednostki państwowe do tego uprawnione. W naszym przypadku to jest Instytut Transportu Samochodowego. I oni po prostu potem podpisują takie dokumenty po sprawdzeniu poprawności tych montażu, zgodnie właśnie z dokumentacją homologacyjną. I tak jakby wszyscy, którzy wyjeżdżają od nas z fotelami, otrzymują właśnie takie dokumenty. No i wtedy zaczyna się ten cały proces przerejestrowania. To dlaczego nie możemy sami sobie zbudować my takiej ławki? Czemu ja nie mogę sobie zespawać po prostu zwykłej takiej ramy i do tego położyć po prostu siedzenia? Tak, mniej więcej od początku zeszłego roku zmieniły się w Polsce przepisy i tak jakby ogólnie w tym momencie jest tak, że żeby móc zamontować fotele, konkretny model foteli musi mieć musi być przebadany w konkretnym modelu samochodu. Mhm. I w ten sposób jest tak, że po prostu firmy produkujące takie fotele udają się do ośrodków badawczych, które te właśnie środki badają ten zestaw samochód plus fotel pod różnymi obciążeniami, to są najczęściej testy statyczne i tam się bada różne siły, które działają na pasażerów, na same fotele, siły w ogóle zrywające mocowań i tak jakby w ten sposób się wystawia taki dokument. No i właśnie tak jak mówiłem, że o tym, że jakby firmy mają uprawnienia jakby do tego, żeby montować takie fotele, to właśnie kupuje się konkretne pozwolenia w konkretnych modelach. I w związku z tym na przykład większość firm w Polsce ma papiery na montaż właśnie w Ducato, w Jumperze i w Boxerze. My mamy jeszcze na Sprintery, na Craftery starsze, na Many TGE i na nowe Craftery.
Tak. To wszystko te same fotele, tylko że w różnych samochodach. Nie? Dobrze. A czy macie jeszcze inne modele, czy tylko są takie ławki? Znaczy ja znam odpowiedź. Ale dla was jeszcze możemy powiedzieć, czy są jeszcze inne, nie ławki, tylko jakieś inne modele do na przykład Ducati? Tak, tak. Są też inne fotele. Są takie dwa oddzielne fotele na jednej ramie, które są regulowane. Właśnie, czy można mieć, kupić sobie brygadówkę, wywalić te fotele i włożyć inne? Bo znaczy, tam, powiedzmy, brygadówka jest na 7 osób zarejestrowana. Czy można na przykład zmienić do 4? Tak, teoretycznie można to zrobić. I właśnie to jest też takie miejsce, gdzie trochę osób to robi samodzielnie, że po prostu wymontowują tu drugą ławkę i wtedy wstawiają sobie te fotele, tylko po prostu jest to kwestia tego, czy te rozwiązania, które są bezpiecznymi rozwiązaniami. I pytanie, które podejrzewam wszystkich was i mnie też również interesowało najbardziej, czyli czemu to jest takie drogie? Ogólnie te wszystkie fotele, które mamy, one kosztują w granicach od 8 do 10 tysięcy netto, już z pełną dokumentacją. I odpowiadając na twoje nurtujące pytanie, tak. Dlaczego to jest takie drogie? Cofając się zupełnie od początku, czyli do producentów foteli, i jakby, którzy chcą wprowadzić swoje rozwiązanie na rynek, tak jakby oni muszą wykonać badania te wytrzymałościowe, które są po prostu bardzo drogie. I w związku z tym tak jakby cena tych samych foteli jest wysoka, a potem z kolei firmy, które zajmują się budową kamperów, tak jak nasza firma, bądź zabudowami i dokładaniem liczby miejsc, tak jakby muszą te papiery również uzyskać, tak jakby swoją wersję do tych, jakby, do tych dokumentów, wystawiano przez te ośrodki badawcze, co też jest bardzo kosztowne dla nas. I po prostu dlatego końcowo ta cena jest wysoka. No ale coś za coś, także jeżeli chcecie mi zwiększyć sobie liczbę miejsc siedzących, to zostawiamy wam link pod spodem. To tyle jeżeli chodzi o komentarz odnośnie tych foteli. Jeżeli macie jakieś pytania czy do mnie, czy do Tomka, podejrzewam, że do Tomka, to możecie pisać w komentarzu. Postaramy się odpowiedzieć. Wydaje mi się, że już ten to co już jest gotowe, więc tak, możemy nakładać klej i lecimy. Maja. Montaż może być w przyszłości, natomiast trzeba zarezerwować sobie to do końca maja. Najlepiej się z nimi skontaktować i uzgodnić, czy to ma być ławka, czy krzesło. Oni wam doradzą, pomogą, zamontują i wystawią papiery. Także my jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz będziemy mogli wozić pasażerów. Kto wie, może w przyszłości, jakby się rodzina powiększyła, to dzieci. Także teraz będzie kamper czteroosobowy, na legalu, w pełni. Po prostu już nam nikt nie powie, że część mamy nielegalnie zrobione. Także ja jestem zadowolony, Kasia jest zadowolona, jedziemy dalej.